kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Rubi na kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj spędziłem trochę dzień na rozjazdach i odwiedziłem dwa sklepy we Francji. Jeden to jest sklep, który zajmuje się sprzedażą różnych akcesorii roślinnych, słuchajcie, nawozów. Mają mało roślin, ale mają bardzo duży wybór doniczek, oświetlenia, naprawdę wszystkiego i mają, słuchajcie, nawozy, mają z Biobiza, mają z Hesi, no naprawdę mają wszystko i tam, słuchajcie, to jest, powiem, że to tak wyglądało, że oni bardziej się skupiają na wysyłce i na sprzedaży online niż tak na miejscu. Ja nagrałem króciutki film, żeby wam pokazać mniej więcej, o co chodzi. Ale powiem Wam, że wybór naprawdę mają spory, fajny. Nie nagrywałem też wszystkiego, bo tam oni pakowali różne pakiety i robili. Ja tam nie chciałem też, wiecie, chodzić i spacerować. Bardzo mili ludzie. W sumie nie umiałem się z nimi, słuchajcie, dogadać po francusku, bo ja francusku nie rozmawiam, nie umiem. Po angielsku jest, wiecie, very bad, ne? No i on po niemiecku ledwo co. No ale żeśmy się dogadali, słuchajcie, zrobiłem zakupy, nawet dostałem, słuchajcie, od nich dwie rzeczy gratis i mówię, że chciałbym nagrać na YouTube'a, pokazałem o profil kanału i w ogóle Instagram, Instagrama oni nie mają. Zgodził się i mówi, że jest nice, nie? I wiecie co? Ja nie wiem, czy to legalne, czy nielegalne, a oni mieli, słuchajcie, Maryśkę. Mieli wysuszone owoce Maryśki do kupienia. Gram za 8 euro, coś tam było jeszcze innego. No i ten, słuchajcie, ten pan, on z tym jointem po tym sklepie cały czas, nie? No, niebywałe rzeczy, naprawdę, bardzo mili ludzie. I słuchajcie, ja mu pokazywałem właśnie mu zdjęcia, że mam anturia, że mam hoje, co tu jeszcze mam? No, paprocie, takie tam jeszcze, wiecie, inne rzeczy. I zapytałem właśnie, czy on ma jakieś fajne po prostu oświetlenie roślin. Pokazał mi taką lampę, nie wiem, 50 cm. Ja mówię, czy jest może większa. No i słuchajcie, i pokazał mi i powiedział, że to jest bardzo dobra lampa do antków i mogę ją nawet, słuchajcie, powiesić przy suficie i to wystarczy, to oświetlenie, bo to jest 6500 kelwinów. I jeszcze ile ma tam ilumów, to teraz Wam nie powiem, ale może Wam zaraz przeczytam. I powiedział, że jest bardzo dobra lampa właśnie, żeby oświetlać, słuchajcie, anturia i inne rzeczy. Kosztowała 69 euro. Patrzcie, no ja nie wiem, cremimento, vegetative. Tutaj nic nie pisze w sumie. Tu nie ma żadnego tutaj, słuchajcie, no 220 V. No nic tu nie pisze, to wszystko pisze po francusku. Zdecydowałem się na takie dwie lampy. On mi nawet jedną zapalił u siebie tam, wiecie, w sklepie. I naprawdę, wiecie co, lampy mają moc. Ja tutaj spróbuję przy okazji, wiecie, to mam tutaj takie te wiatraki świecące. I chciałbym się ich pozbyć, na przykład zamiast tych dwóch tutaj powiesić jednego, tutaj powiesić tą właśnie jedną lampę, zamiast tych tam 10, to też jedną. Wiecie, tak troszeczkę zainwestować, ale pozbyć się po prostu tego wszystkiego, tych wszystkich cudów. I co jest dobre, te lampy możemy razem, słuchajcie, łączyć nawet do 10 sztuk. To czyli nawet pomyślcie sobie, jakbym nawet zaczął stąd, 2 metry jest kabel, stąd mamy 1, 2, 3, 4, 5 lamp bym potrzebował, żeby oświetlić tamten cały pokój. Wiecie, zamiast tych, mówię, tych wiatraków świecących, które również bardzo mocno tworzą ciepło. Wziąłem na razie na dwa na spróbowanie. Cena była naprawdę, słuchajcie, znakomita. 69 euro. To mówię, biorę, nie? No bo wiecie, jechać też kawałek drogi, bo to jest Kolmar, to nie jest niedaleko stąd. Oni, słuchajcie, wysyłają również.
w zależności od kraju również tam, wiecie, są różne koszty przesyłki, ale nie ma w ogóle problemu, oni wysyłają. Ja tam widziałem, wiecie co, jak oni wywozili te pakiety spakowane do ludzi, to ja byłem normalnie przerażony i zafascynowany, że w ogóle w takim miejscu jestem. No, to by były, słuchajcie, te dwie lampy. Będziemy próbowali oczywiście. Pokażę Wam wyniki. Mam nadzieję, że one nie będą również w jakiś sposób, wiecie, migotać albo coś przy nagrywaniu filmów, nie? Ruby mnie nie widziała, bo dzisiaj byłem cały dzień za granicą. No, okulary mam wysmalowane. A jakbyście sobie myśleli, co ja tutaj mam, to wiecie co? To jest pocałunek gałęzi obłamanej. Nadziałem się wczoraj i w sumie myślałem, że mi nic nie jest, ale okazało się potem, że mi tutaj krew poleciała. Zrobiło mi się po prostu na czole ciepło. Tutaj kołtun mi się znowu chce do mnie tutaj mnie zaatakować. Dobra. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, słuchajcie, przy każdej lampie takie są właśnie mocniki, że można sobie taką lampkę po prostu, wiecie, przymocować do jakiejś sztangi albo nawet, ja to będę użyję po prostu, wiecie, tych trytytytek i na tych gwoździkach, czy co tam, na tych hakach, co tam wszystko wisi, to ja po prostu proszę się zachowywać kulturalnie, tak? Tutaj. To nie jest tutaj do jedzenia. Słyszysz? Zaraz opuścisz lokal. To właśnie jest, słuchajcie, przy każdej lampie. Chyba jest 8 sztuk. Tak jest, 8 sztuk. A, i są różne. Dobra, ja Wam otworzę to drugie może. Ja Wam otworzę to drugie. No i słuchajcie, zacząłem właśnie eksplorować Francję tutaj z brzegu. No i odkryłem jeszcze dwa duże centra ogrodnicze. Ja będę chciał tam jechać i może mi się uda nagrać film. Ja Wam mówiłem, że ja nie za bardzo do filmów gdzieś tam, ale może akurat mi się spodoba i będą mieli ludzi w ogóle, jak ktoś, wiecie, jak ktoś jeszcze widzi na przykład z tych sprzedających, że macie coś w koszyku i w ogóle jesteście zainteresowani, to już w ogóle jest szałpał, nie? Takie są, patrzcie, jeszcze cuda. Tutaj sobie wkładacie, nie? I nawieszacie na jakimś haczyku, czy na jakiejś sztandze, czy na co Wy tam macie. To mi właśnie się podoba, że to są płaskie lampy, takie żadne, nie wiszące, nie wiadomo jak wielkie i ciężkie. Tu jest też nie wiadomo ile tych LEDów, słuchajcie, napowieszanych, no ale to musi być, nie, żeby te rośliny funkcjonowały. To patrzcie, albo to do jakiejś sztangi, albo właśnie to na haczyk czy na coś. Bardzo fajna rzecz. No, naprawdę. No mam nadzieję, że lampy będą dobre. Pan mi naprawdę je polecił, powiedział, że do Anturi, do Hoi naprawdę są super lampy. Długość, jeszcze nie mówiłem o długości. Metr może. Może 90 cm. Tutaj w ogóle, słuchajcie, nic nie pisze. Tutaj nie pisze długości, ani szerokości, ani nic. Nie ma w ogóle żadnych tutaj opisów. A może znajdę po prostu na stronie internetowej. Ja Wam dam link do tego sklepu i sobie tam, słuchajcie, pooglądacie. Może jakieś zdjęcie, słuchajcie, również tutaj dołączę do tego. No i tutaj kupiłem taki wentylator, żeby go, słuchajcie, postawić na przykład tutaj, załączyć go i żeby on tutaj fajnie te powietrze, słuchajcie, mieszał. No Anturie lubią powietrze w liściach i w ogóle dużo roślin lubi. I ten tutaj to jest zarośnięty hojami. I słuchajcie, jak on tutaj chodził, to troszeczkę właśnie retusa zaczęła tak jakby gubić listki z góry. Tak mi się jakoś, wiecie, obiło o oczy. No i patrzcie, tu jest kolejny, tu będą kolejne kwiaty tej insularis. Hoi. Rośnie, patrzcie, a nie widać, ale tutaj mi się wydaje, że tutaj były właśnie stare kwiatki i z góry idzie nowy pęd. No i tu właśnie, wiecie, to jest też ważne, żeby tu nie stało powietrze. Ja sobie tu
załączę, żeby to fajnie, tak się wiecie, tutaj wszystko mieszało, nie? Wiecie, o co chodzi. No musi być po prostu wentylator w takim pomieszczeniu, gdzie jest dużo roślin, gdzie jest duża wilgotność powietrza, żeby się woda nigdzie, woda, jakaś tam para po rogach nigdzie nie kumulowała, żeby nie było, słuchajcie, żadnej pleśni czy czegoś, chociaż powiem Wam, że pleśń stworzyła się tam, gdzie jest za chojami, wiecie, za jedną doniczką. Nie na dole, nie na górze, tylko tak mniej więcej w połowie. I muszę to zniszczyć. No wiadomo, że tyle roślin, to kiedyś tam się coś znajdzie. Ludzie nie mają roślin w domu, mają pleśń na ścianach, przecież nie. Bywa. W gratisie dostałem, słuchajcie, taki nawóz. I dostałem kolejny nawóz w gratisie. 20-20-20. To jest nowość. Oni sami produkują, słuchajcie, ten nawóz i to jest w formie proszku. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakiś miernik czy coś. I pan mi pokazywał takie cytrynowe granulki. Ładnie pachnie. Zobaczcie, tak to wygląda. I pan powiedział właśnie, żeby na przykład do anturii dawać tylko połowę. No Rubi, no co ty chcesz tutaj wejść do środka, żeby dawać połowę. I to jest przeznaczone, słuchajcie, do alokazji, do anturium, monstery, filodendrony, orchidee, cultures, floriares, chory, coś tam, legumes. No to są warzywa, mi się wydaje, legumes, to się mówi oczywiście inaczej. Oni mają już troszeczkę ten produkt, no to jest nowy, ale już oni, wiecie, w tym sensie jest nowy, że na taką większą skalę po prostu teraz go produkują, sprzedają. Nawet, wiecie, kupują od nich jacyś rolnicy, czy no do gemiuzów właśnie, do warzywów, nie? Do warzyw. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy, słuchajcie, 20% azotu. Nitryt, amoniak, po francusku to jest ciężko mi tutaj przetłumaczyć, jak się nie rozumie, nie? Ale to wiadomo, że to jest azote, nitrate, nitrikue, azote, amino, akal, dont azote, urekue, 13%, fosfor, potas, bor, nie wiem co to jest bor. Bor też jest chyba, nie? W Polsce. Nie wiem co to jest. Cu, Fe, magnezjum, cynk. No jest trochę tutaj tych rzeczy, słuchajcie. Powiedział, że najlepiej właśnie dawać pół dawki na litr wody. To ja muszę sobie jakąś tutaj, słuchajcie, jakąś sobie muszę kupić teraz znowu wagę, żeby tutaj odmierzać. Ja spróbuję może na takich antkach, takich wiecie, takich antkach mniej mi przy sercu leżących. Zobaczymy, co z tego będzie. No i tutaj mamy właśnie do tej drugiej lampy, takie cudo, ten kabel. I za 2,40 € kupiłem taki dzbanek. Ja tutaj w takich dzbankach lubię po prostu, wiecie, nabierać wodę. Ten, co mam inny, tym większy, tym się nie mieści do wiadra i muszę z wiadra przelewać do dzbanka i z tym dzbankiem tutaj skakać. Jutro mam podlewanie. W sumie woda już jest przepuszczona i akurat sobie tutaj będę nabierał i sobie będę tutaj, słuchajcie, podlewał tym. Poręczne, 3 litrowe. Tam to jest właśnie, też jest 3 litrowe, czy 3,5. Ale jest dużo wysokie, a tu jest szersze, to mi będzie wygodniej. I to jest ten sklep, słuchajcie. Tak się on nazywa. Auxin. Auxin. Votre Jardinerie
alternatyw a Colmar de Puys 2011 rok. Naprawdę, ja wam dam linka do tego sklepu internetowego. Może się coś kiedyś uda coś zrobić, może będzie jakaś wreszcie współpraca. To był pierwszy prezent. I tu jest drugi prezent. Słuchajcie, to jest też jakiś Nutrion. I to jest na 500 litrów. I tutaj, słuchajcie, mamy sztykstof. Ojej, to jest po niemiecku? Nie. Co to jest w ogóle za język tutaj? Mi się wydaje, że to jest... no dobra, będę czytał. Nitrat mają, fosfor, kalium, magnez, cwa, coś tam, koper, nie wiem, cu, fe, mn, mangan, molybden, cynk, no. I dostałem, to kosztowało 18 euro. Made in Holland, słuchajcie. Z Holandii. To jest taki dla domowników, a to jest taki profesjonalny nawóz. Obym nie popalił sobie, słuchajcie, tutaj wszystkiego. Dziecko, ja wiem, że ty potrzebujesz miłości, ale poczekaj chwilę jeszcze. Ale wiecie co, jak ja mam dla niej czas na przykład i ja nie wiem, no co. Tutaj nie ma zapachu w ogóle żadnego i to jest takie lekko fioletowe. Słuchajcie, jak mam dla niej czas i mówię, Rubi, chodź tutaj, trochę pokuszlujemy, poprzytulamy się, pogłaszczemy się. To nie, to ona nie chce. A jak ja nie mogę, to ona chce, słuchajcie. Jak ja mogę, to ona nie może, a jak ja mogę, to ona nie może. No, coś w tym stylu. Rozbrykałem się. No i byłem, słuchajcie, w drugim takim mini sklepiku. Od 2 maja będzie, słuchajcie, ten sklep online. Na razie on jest tylko, słuchajcie, tam właśnie w tym Kolmarze, w takim naprawdę mini pomieszczeniu. I tam dziewczyna, naprawdę bardzo miła dziewczyna, sprzedaje anturia, sprzedaje różnego rodzaju rośliny z wariegacją i filodendrony różne, jakieś tam ozdoby, dekoracje, mydełka. Hej, tutaj. Bo zaraz będzie stąd goodbye. Będzie goodbye zaraz stąd, zobaczysz. No, będzie goodbye. Goodbye Deutschland. Goodbye zielone okno. No i bo właśnie ten pan tutaj, ten sprzedawca, zapytałem go, czy on wie coś, nie? On mi napisał 2 adresy. Słuchajcie, w nawigacji nie mogłem jednego adresu znaleźć. To poszukałem tego drugiego. No powiedział do tego przyjaciółka, że powiedzieć, że to jest od niego. Że... Nie wolno! Atakujesz mi tutaj moją mimozę? No co ty? Absolutnie, bo ci stąd wyprowadzę, widzicie? Patrzcie, bo ci stąd wyprowadzę. Nie można. No i zapytałem się jej właśnie o te anturie. Ona tak miała taką mini szafeczkę szklaną, słuchajcie, taki regalik, tam miała kilka. Ale mówi właśnie, że teraz tutaj nie ma dużo anturii, bo ona idzie na urlop i będzie od 2 maja i od tego czasu startuje również sklep internetowy i ona będzie wysyłała wszędzie, do Niemiec, do Holandii, wszędzie za 13 euro. Nie wysyła tylko do Wielkiej Brytanii, chyba i gdzieś tam jeszcze, tam gdzie nie jest po prostu, wiecie, Unia Europejska. No i żeśmy się trochę, wiecie, też z tym translatorem, żeśmy trochę pogadali. Umówiłem się z nią, że po 2 maja odbiorę 3 antki. I to jest Varroquinum papillaminum. Nie, Varroquinum X crystallinum do odebrania. Potem mam Anturium Dresreli, dzieciaka. I jeszcze jest jakiś... jeden, ale wam teraz nie powiem, może wam wrzucę po prostu zdjęcie, żebyście zobaczyli. No i żeby nie było po prostu, wiecie, głupio tam być i nic nie brać, kupiłem też od niej 3 rośliny. Jedna roślina to jest roślina wisząca. Postaram się, słuchajcie, nie zabić tej oto pięknej ceropegi wariegaty. Ale nie ma tutaj w ogóle żadnej naklejki, nic. Ja postaram się, słuchajcie, nie można, hej! Widzicie, ona się w ogóle mnie nie słucha, no. Ona się w ogóle mnie nie słucha.
Łeb kuli, ale się w ogóle nie słucha, no. Bo to będzie twój ostatni raz na zielonym oknie w skarbie. Kupiłem tą Ceropegię. Nie można. Rubi. Patrzcie, no. I siedzi. Rubi. Tak ci się chce sztawiku? Sztawowy ci się chce? No wiecie wy co? Zaraz cię stąd naprawdę wyprowadzę. Ja myślę w ogóle, że tą Ceropegię razem z tym wszystkim tutaj, z tym substratem i z tym wszystkim, znowu w tym wszystkim, po prostu ją przełożę ją do lechuzy wiszącej. Słuchajcie, moja Hoya linearis pięknie rośnie w lechuzie z całym tym dobytkiem. Ja tylko patrzę, żeby... Ale sobie teraz to robiłem roboty, no. Ja tylko patrzę, żeby nie wyschła, nie przeschła. Wskaźnik wody u mojej Hoya linearis jest... ciągle jest, słuchajcie, na górze. Ciągle jest... Ja nie wiem, o co tu chodzi. Co to jest za jakieś... Spaghetti tutaj, no. Tak samo jest, słuchajcie, w retusie. Ja pytałem się na grupie na Facebooku, na Zielonym Oknie, jakie są właśnie wasze... wasze przeżycia. Nie, to zostawię na dzisiaj. No tak to wygląda, słuchajcie. Ja to sobie rozszczepię. No i tutaj będzie sobie wisiała między tymi innymi rzeczami. I to jest właśnie Ceropegia Woody Variegata. I kupiłem coś jeszcze. Zobaczcie. Co to jest? Oxalis Gold. Nie mam takiego. To jest również jak ten właśnie wulkanik, coś tam. On też jest, też właśnie fajnie się na boki rozrasta i może bardzo ładnie wyglądać jako roślina, słuchajcie, zwieszająca się, wisząca. Oxalis Gold. Aha. Tam jeszcze były dwa inne, ale już mówię, nie, koniec. Zawsze mogę jeszcze sobie wziąć. Tutaj mam już tą kompozycję, słuchajcie, zbudowaną, złożoną. Kilka osób właśnie pisało, że te oksalisy się mocno rozsiewają. W sumie niech się rozsiewają, u mnie w ogródku tam niech sobie rosną. Takie kolorowe, aby fajne były, to by było super, nie? No. Na koniec, słuchajcie, filmu tego. Mam nadzieję, że się wam ten film spodobał. Tyle dzisiaj emocji, słuchajcie. Nowe lampy, nowe wszystko. Tutaj... Rubi atakująca moją mimozę i oksalisa. Widzicie, że się w ogóle nie słucha. No, na koniec wam, słuchajcie, wrzucam takie lekkie właśnie zajawki z tych sklepów. Dwóch. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Linki do sklepów wrzucę pod filmem, jeżeli byście chcieli coś zamówić. Pamiętajcie, że w tym drugim sklepie właśnie, nie wiem jak się nazywa, tym z roślinami, dopiero po 2 maja będzie strona internetowa. Na Instagramie możecie mnie zapytać o Instagram właśnie tego sklepu, to wam chętnie wam dalej prześlę. No. Żegnam się z wami. Oglądajcie dalej film. Naprawdę super sklep z tymi nawozami, z lampami, z tym wszystkim, z doniczkami, z substratami. No co tylko chcecie. Naprawdę. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego. Dużo zdrówka, pomyślności, niech wam się zieleni i trzymajcie się. Pa, pa.